Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić taką super nowoczesną stronę internetową dla fotografa. Przygotowałam dla Ciebie nawet darmowy szablon, dzięki któremu stworzenie takiej strony będzie łatwe, proste i przyjemne. To co? Zaczynamy! Aby skorzystać z darmowego szablonu, kliknij w link, który znajduje się na dole pod filmem. Link od razu przekieruje Cię do rejestracji w kreatorze WebWave. Po tym, jak się zarejestrujesz, na Twoim koncie pojawi się ten darmowy szablon i będziemy mogli go wspólnie edytować. Otwiera się Twoje konto webmastera, a w nim gotowy szablon. Klikamy kreator i od razu przechodzimy do edycji. Tak wygląda szablon w panelu webmastera. Jest to całkowicie polski kreator. Na dole masz też pomoc techniczną, a po prawej i po lewej stronie są ustawienia, z których będziemy korzystać. Na samej górze jest lista podstron, które zostały stworzone wewnątrz tego szablonu i mamy tu na przykład portfolio. Mamy tutaj takie proste portfolio, które składa się po prostu z galerii zdjęć, ale mamy też bardziej zaawansowane portfolio. Mamy politykę prywatności, mamy cennik, który możesz oczywiście też dowolnie edytować. Mamy podstronę kontakt z formularzem kontaktowym, podstawowymi informacjami. Mamy też bardziej zaawansowane portfolio, które pokazuje historię klientów i każda z tych historii stanowi osobną podstronę, w której mamy zdjęcie główne, miejsce na tekst oraz na galerię, czyli możemy pokazać całą jedną sesję, jakieś wybrane zdjęcia z sesji, ale możemy też dodać tekst pod SEO. Wracamy na stronę główną, rozpoczynamy edycję naszego szablonu. Klikamy prawym przyciskiem na zdjęcia i pojawia nam się u góry takie koło zębate, dzięki którym mam więcej opcji. I na przykład mamy zmień obraz i możemy tutaj dorzucić swoje zdjęcia. Tutaj są moje zdjęcia i pliki, wybieramy dodaj plik z dysku i dodamy nowe zdjęcia do tych, które tutaj już się znajdują. Wybieram sobie zdjęcie główne, które będzie tym zdjęciem głównym do mojego portfolio. Wybrałam sobie tutaj taki elegancki portret i podczas scrollowania ten portret będzie pozostawał w miejscu, tworząc taki efekt właśnie zatrzymanego zdjęcia. Teraz klikamy sobie na napis, który znajduje się poniżej i możemy tutaj wpisać dowolne swoje treści. W ten sam sposób edytujemy wszystkie napisy, które znajdują się w naszym szablonie, czyli wystarczy zaznaczyć tekst, wpisać to, co chcemy wpisać. Możemy oczywiście zmienić też rozmiar czy kolor czcionki. Tak samo robimy w tekście poniżej, zaznaczamy nagłówek, zaznaczamy treść i wpisujemy tutaj sobie swoje wartości. Wpisując treść, możemy sobie użyć numeracji, wypunktowania i wszystkich efektów, które są dostępne w tym elemencie tekstowym. Pod tekstem mamy przycisk z telefonem. Jest to interaktywny przycisk, który działa też z komórek. Teraz musimy edytować tu numer telefonu. Zaznaczamy dwukrotnie, wpisujemy swój nowy numer, a kiedy to już mamy zrobione, to musimy jeszcze ustawić link po kliknięciu, czyli szukamy ustawienia akcja po kliknięciu link i tutaj też zmieniamy swój numer telefonu, żeby elegancko nam to działało na przykład na komórce. Jeżeli zdarzy się, że chcesz tutaj dopisać znacznie więcej tekstu i ten tekst wchodzi na przykład na nasz przycisk albo przesuwa się gdzieś totalnie niżej, to bez problemu możesz złapać ten przycisk, przesunąć go niżej i powiększyć tą białą ramkę. W WebWave jest to banalnie proste, działa tak, jakbyśmy po prostu edytowali coś w dowolnym programie graficznym. Teraz zmieniamy nasze zdjęcie, znowu klikamy prawym, zmień obraz i dodajemy zdjęcie, które chcemy tutaj wstawić. Zdjęcie możemy dodatkowo wykadrować, wystarczy, że znajdziemy w ustawieniach obrazu kadruj obraz i teraz możemy dowolnie wykadrować obraz, jak klikniemy gdzieś poza obrazem zdjęcie będzie ładnie wykadrowane. Początek naszej strony jest już gotowy, prawda, że to proste? Teraz zmienimy następne zdjęcia i podmienimy następną treść. Czyli klikam na kolejne zdjęcie, znowu prawym zmień obraz i ponownie podmieniam obraz. Teraz dodamy sobie portfolio. Ja tu ustawiłam tylko najładniejsze zdjęcia, a pod spodem znajduje się link do podstrony z pełnym portfolio. Także znowu klikamy prawym, edytuj i tutaj wstawiamy nasze wybrane zdjęcia. Zrobiłam tutaj miejsce na 8 poziomych zdjęć i te zdjęcia sobie teraz tutaj wgrywam, a następnie usuwam te, które były wcześniej. Przyciskając przycisk CTRL i zaznaczając po kolei zdjęcia, możemy zaznaczyć kilka naraz. Klikamy usuń. I gotowe. I wczytujemy nasze portfolio. W prawym górnym rogu znajduje się taka ikona oczka, dzięki której możemy zobaczyć podgląd naszej strony bez publikowania jej w internecie. I teraz możemy sprawdzić, jak to wszystko się wyświetla na podglądzie. Zamykamy podgląd i w taki sam sposób jak poprzednio edytujemy resztę naszej strony, czyli dodajemy tutaj obraz oraz jeszcze jedną sekcję z tekstem. Przycisk na samym dole ostatniej sekcji, rezerwuję termin, prowadzi nas do formularza kontaktowego na podstronie kontakt. Pierwsza strona jest już wyedytowana, ale poprawmy jeszcze informacje kontaktowe, które znajdują się w stopce. Znowu klikając możemy tutaj wstawić swoje dane, czyli swoje imię, nazwisko, mail i telefon, a także podmienić tutaj swoje logo. Po prawej stronie znajdują się jeszcze ikony społecznościowe, do których podłączamy swoje konta. Szukamy w ustawieniach akcja po kliknięciu link, wybieramy tutaj inna i tutaj wklejamy link do swojego konta, na przykład na Facebooku czy Instagramie. Po kliknięciu będzie kierować bezpośrednio do Twojego konta. Czas na edycję naszych podstron. Na początek u góry wybierzmy sobie kolejną stronę, czyli na przykład proste portfolio. Jeżeli wybierasz to portfolio, wystarczy, że klikniesz prawym, podmienisz tutaj swoje zdjęcia i już to portfolio będzie tak naprawdę gotowe. Załóżmy, że ja chciałabym dodać to portfolio podzielone na historię. Otwieram sobie je i tutaj te elementy to są tak naprawdę artykuły. Wybieram zakładkę artykuły, zarządzanie artykułami i tutaj znajdują się właśnie te podstrony, w których jest nasze portfolio, więc dodajmy sobie taką nową sekcję. Wystarczy wybrać artykuły, dodaj artykuł. I od razu otwiera nam się taki nowy, czysty artykuł z miejscem na galerię, na opis i na zdjęcie główne. Tutaj jak klikniemy dwukrotnie na opis, możemy sobie napisać na przykład sesje bożonarodzeniowe, a poniżej uzupełnić sobie opis i wstawić zdjęcia tylko z sesji bożonarodzeniowych. Tutaj mamy zdjęcie główne. Zanim je dodamy, utworzymy sobie nowy folder. Żeby mieć porządek na stronie, te sesje będziemy trzymać osobno. Więc dodaję sobie w tej galerii nowy folder i opisuję go jako sesje bożonarodzeniowe. Wchodzę do środka i dokładnie tutaj wgrywam zdjęcie z moich sesji bożonarodzeniowych, a następnie wybiorę jedno z nich, które będzie moim takim zdjęciem głównym, bo to zdjęcie potem wyświetla nam się na tej podstronie sesje bożonarodzeniowe, dlatego ono musi być. Działa to tak jak post na blogu. Wybiorę sobie jedno ze zdjęć i zobaczę, jak ono będzie wyglądało jako zdjęcie główne. Jeśli mi nie odpowiada, zawsze mogę wymienić to zdjęcie na inne, a poniżej w galerii po prostu wybieram już swoje zdjęcia, które będą w tych sesjach bożonarodzeniowych. Mam tutaj też miejsce na opis, także wkładam tutaj swój własny opis. Opis może być też bogaty w takie słowa kluczowe, które ludzie wpisują, szukając sesji bożonarodzeniowej. Klikam prawym, edytuj galerię, podmieniam zdjęcia na swoje, a później patrzę, jak to wszystko wygląda. Tutaj możemy tworzyć sesje o dowolnych tematach, a te, które są niepotrzebne, po prostu usuwamy w zakładce artykuły, zarządzanie artykułami. W ten sam sposób dodałam sobie kilka kolejnych sesji do mojego portfolio. Jak widać, wyświetlają się one tutaj w portfolio, a możemy nimi zarządzać poprzez artykuły, zarządzanie artykułami. Teraz mogę na przykład usunąć te domyślne artykuły, które były stworzone wcześniej, czyli te, które są domyślne w szablonie. Zostawiam tylko te swoje 4, które są wtedy na samej górze. Teraz możemy sobie wejść do tej zakładki portfolio i podejrzeć, jak wyglądają nasze sesje. Po kliknięciu, jak wyświetlają się sesje, możemy zostawić opis, bądź też go usunąć. No i sesje mamy już gotowe. No to przechodzimy do edycji następnej zakładki i zaczniemy od edycji zakładki cennik. Jak przejdziemy do cennika, widać wyraźnie, że mamy tutaj kilka elementów tekstowych i jedno zdjęcie. Wystarczy, że klikniemy dwukrotnie, aby edytować wybrany tekst. Możemy wybrany element również skopiować. Wystarczy kliknąć Ctrl-C, Ctrl-V i już mamy go skopiowanego. Tutaj jest też taki magiczny guzik, przesuń ten element oraz wszystkie pod nim. Bardzo przydaje się w WebWave, kiedy chcemy zrobić miejsce na jakiś dodatkowy element. Tak jak w tym przypadku na skopiowany cennik. Teraz skopiuję go ponownie i dodam jeszcze jedną linijkę tekstu z cennikiem. W ten sposób możemy dodawać dowolne elementy, jednocześnie nie rozwalając tego, co znajduje się niżej na stronie. Oczywiście możemy też elementy przesuwać, rozsuwać. Jeśli chcielibyśmy na przykład cennik, który będzie na pełną szerokość, nie ma problemu, ten element tekstowy możemy rozsunąć i wpisać tutaj dowolną wartość. Jeśli chcesz dodać cennik, który wygląda zupełnie inaczej, nie ma problemu. Mamy w WebWave coś takiego jak kompozycję. Ukrywa się to pod ikoną plusika i tam mamy tak zwane takie gotowe układy, gotowe elementy, które możemy dodać do WebWave. Ja sobie teraz zwinę mój panel warstw i tutaj możesz podejrzeć, jak te elementy wyglądają. Jak zejdę niżej, to są też cenniki. Mogę sobie wybrać jeden z gotowych cenników i zobaczyć, jak będzie wyglądał na mojej stronie internetowej. Jeśli mi nie odpowiada, usuwam, wybieram następny, układam go tak jak chcę, a następnie wypełniam swoją treścią. Te elementy mają tutaj białe tło, a moja strona ma szare tło, więc nie pasuje. Jak zmienić tło? Szukam w panelu ustawień. W panelu ustawień szukam czegoś takiego jak ustawienia tła. W ogóle wszystkie ustawienia do elementów znajdziesz w panelu ustawień. I zmienię to białe tło na przeźroczyste. I gotowe. Teraz szybko w ten sposób zmieniłam białe tło na przeźroczyste. Ręczna zmiana tła w tych wszystkich elementach byłaby bardzo czasochłonna. Dlatego pokażę Ci sprytny sposób. Najpierw klikasz na element, którego wygląd chcesz skopiować, klikasz prawym, kopiuj wygląd, a następnie na element z białym tłem. Prawym wklej wygląd. I w ten sposób dwoma kliknięciami jesteś w stanie szybko zrobić takie tło, jakie ustawiłeś wcześniej w dowolnym elemencie. W ten sposób możemy łatwo i szybko kopiować wygląd dowolnych elementów, czy na przykład przycisków. W ten sposób edytujesz sobie cały cennik, wkładasz własną treść, możesz oczywiście też podmienić zdjęcie, a gdy wszystko jest już gotowe, przechodzimy do zakładki kontakt. Zacznijmy od edycji formularza kontaktowego. To, o czym musisz pamiętać, żeby zawsze ustawić adres e-mail w ustawieniach formularza kontaktowego, bo inaczej maile do Ciebie nie dotrą. Czyli szukamy ustawienia formularza i tutaj wpisujemy swój adres e-mail. Oprócz tego formularz możemy edytować. Prawym edytuj pola formularza, ustaw pola, możemy na przykład wyrzucić jakieś pola, możemy dodać inne. Przykładowo wyrzućmy tutaj datę uroczystości, a dodajmy swoje własne pole, które będzie nazywać się preferowany termin sesji. Dodajemy takie pole, klikamy dodaj, ustawiamy w dowolnym miejscu w formularzu, klikamy zapisz i w ten sposób możemy sobie zmienić ten formularz. Dodatkowo edytujemy sobie zdjęcie, które znajduje się pod spodem, no i oczywiście zmieniamy tekst w adresie i danych kontaktowych. Chyba wszystkie już zakładki udało nam się zmienić. Przejdźmy więc jeszcze do strony głównej, kliknijmy podgląd i sprawdźmy, czy wszystko wyświetla się tak jak chcemy. Przeklikajmy sobie wszystkie podstrony, które stworzyliśmy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Jeśli wszystko jest w porządku, to możemy opublikować stronę. W prawym górnym rogu mamy przycisk publikuj i jak opublikujemy stronę, to ona będzie już widoczna w internecie pod adresem z końcówką webwave.cms. Twoja strona jest już widoczna pod tym adresem. Możesz też ten link pokazać innym, ale oczywiście sama ta strona nie będzie odwiedzana przez Twoich klientów. Teraz warto kupić pakiet premium i podłączyć swoją własną profesjonalną nazwę domeny. Warto wspomnieć, że od momentu opublikowania automatycznie tworzy się kopia zapasowa Twojej strony. Możesz ją przywrócić, a w prawym dolnym rogu jest pomoc online w formie czatu. Jeśli masz jakiś problem, możesz zapytać panów, oni chętnie pomogą. Sprawdźmy, co się dzieje na wersjach responsywnych. Ustawienia wersji responsywnych znajdziesz na środku strony i mamy tutaj ustawienie tabletu, komórki poziomo i komórki pionowo. Jeżeli kliknamy w którejś z nich, na przykład klikniemy sobie w tablet, to pokaże nam się, jak strona wyświetla się na tablecie. No i część rzeczy mogło się tu poprzesuwać, bo dodaliśmy treść. Teraz wystarczy je porozsuwać, czyli na przykład tutaj przycisk wchodzi na treść. Odsuwamy białą ramkę, odsuwamy przycisk od treści, powiększymy sobie jeszcze delikatnie nasze zdjęcie. No i już teraz wygląda, że jest OK. Możemy też przesunąć to zdjęcie, które jest niżej, żeby było więcej miejsca. Portfolio jest za wysoko. Znowu używamy przycisku przesuń ten element i wszystkie pod nim i przesuwamy portfolio niżej. Chcesz dodać tutaj przestrzenie między zdjęciami? Nie ma problemu. Klikasz, szukasz panelu ustawień, ustawienia siatki obrazów i dodajesz odstęp między obrazami. Damy sobie tutaj 10 pikseli. No i schodzimy niżej. Tu jest wszystko OK. Tutaj też jest w miarę OK i do końca strony jest już OK. Tak samo sprawdzamy kolejną wersję, telefon poziomo, a potem następną, telefon pionowo. Tutaj znowu przesuwamy sobie ten element, bo tekst wyszedł poza, więc sobie go zsuwamy niżej. Sprawdzamy, telefon obniżamy, ramkę powiększamy. Jeśli potrzeba zdjęcie, które jest poniżej, też przesuwamy niżej. Przechodzimy dalej, obniżamy napis portfolio. No i sprawdzamy, czy wszystko się wyświetla poprawnie. Teraz schodzimy na najniższy poziom, czyli komórkę pionową i tu możemy zobaczyć, że nasze zdjęcia trochę nie wyglądają dobrze, ale zajmiemy się tym za chwilę. Najpierw poukładajmy te pozostałe elementy tak jak na pozostałych podstronach, czyli po prostu popodnośmy sobie je tak, żeby chociaż te elementy wyglądały ładnie. Ale te zdjęcia w tle są dosyć mocno ucięte i zmniejszanie ich nie pomaga. Co zatem możemy zrobić? Możemy ustawić szybkość przewijania. To jest parametr, który odpowiada na to, że te zdjęcia jakby stoją w miejscu. Jeżeli damy 100%, to zdjęcia nie będą się przesuwać, czyli stracimy ten efekt, który mamy na stronie komputerowej, ale za to zdjęcia będą się wyświetlać w całości. Zmieńmy zatem ten parametr na około 80%. Dzięki temu zdjęcia wciąż będą się przesuwać, ale jednocześnie nie będą tak bardzo ucięte i będziemy je ładnie widać. Teraz podczas scrollowania widać, że zdjęcia się przesuwają, ale przesuwają się delikatnie, a dzięki temu wciąż widać, co na nich jest. Tak samo zmienimy to pierwsze zdjęcie od samej góry, no i nasza komórka w pionie gotowa. Klikam sobie podgląd i sprawdzam, czy wszystko jest w porządku i w ten sam sposób zmieniam elementy na każdej podstronie. Na końcu jeszcze klikam w menu i przechodzę pomiędzy podstronami, żeby sprawdzić, czy wszystko wyświetla się poprawnie. Nasza strona jest już gotowa, czas podłączyć ją pod naszą domenę. Musimy teraz wykupić plan premium. Przechodzimy do ustawienia, plany premium i tutaj możemy wybrać odpowiedni dla nas plan premium. Przy zakupie na rok dodatkowo gratis dostaniemy domenę, czyli możemy podłączyć swój własny adres i tak naprawdę tuż po opłacaniu już strona zacznie działać pod tym naszym adresem. Potem jednym kliknięciem uruchamiamy certyfikat SSL i strona jest widoczna w internecie z bezpieczną kłódką z naszym adresem. Aby wrócić teraz do panelu Webmastera, klikamy w lewym górnym rogu panel Webmastera i wychodzimy z naszej strony. Oczywiście wcześniej warto stronę zapisać i tutaj w panelu Webmastera, kiedy strona będzie opłacona, będzie widoczny nasz nowy adres strony i będzie też możliwy do podpięcia certyfikat SSL, czyli właśnie ta bezpieczna kłódka. Na koniec pokażę Ci jeszcze, jak zmienić miniaturę strony oraz jak podstawić własne logo. Przechodzimy do edycji strony, klikamy prawym na logo, zmień obraz i wkładamy swoje własne logo. A teraz zmienimy jeszcze miniaturę strony, przechodzimy do ustawienia podstrona, wybieramy miniatura i wybieramy dowolny obraz, to może być cały obraz albo specjalnie przygotowany pod miniaturę strony. Wybieramy dowolny obraz, na przykład ten, klikamy wybierz, musimy opublikować stronę, dopiero jak ją opublikujemy, to ta miniatura się zaktualizuje. Po publikacji wracamy do panelu Webmastera i już będzie widoczna nowa miniatura. Mam nadzieję, że Tobie też udało się stworzyć taką elegancką stronę internetową. Koniecznie podziel się linkiem w komentarzu pod filmem. No i zapraszam na mojego bloga jakstworzycstrone.pl, gdzie znajdziesz więcej przydatnych porad oraz inne filmy, jak stworzyć stronę krok po kroku.